Dzisiaj umówiłam się z Domi i idziemy do kawiarni, która nazywa się Mus przez dwa U. Nigdy tam jeszcze nie byłyśmy wcześniej, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało. Widziałam na zdjęciach, ale to się okaże jeszcze w środku. Wróciłam, jestem mega głodna, zabieram się za awokado toast. I moje awokado toast będzie oczywiście z chleba gryczanego, który jeszcze mam, jakieś resztki. Są już bardzo suche, dlatego stwierdziłam, że będzie to toast, bo zrobię to w opiekaczu na oliwie z oliwek. I tym sposobem chlebek będzie trochę odświeżony. Właśnie zauważyłam, że cały mój chleb spleśniał, więc nie będzie awokado toast. To jest oto zakwas, który wczoraj zaczęłam robić, dzisiaj już go dokarmiłam i będę robiła własny chleb. On już tam dość fermentuje i bardzo dobrze, bo o to przede wszystkim chodzi w zakwasie, żeby te bakterie się fermentowały. Także on już sobie działa, więc tak za 3 dni będę piekła własny chlebek, bo zakwas robi się około tygodnia. Więc słuchajcie, niedługo będzie już o wiele lepiej może, zobaczymy, bo też będę kombinowała. Ja robię zakwas z mąki żytniej i stwierdziłam, że dodam jeszcze orkisz, więc będzie to chlebek orkiszowy na zakwasie z mąki żytniej. I mam nadzieję, że wyjdzie mi naprawdę dobry. Kiedyś piekłam chleb, ale to było w zeszłym roku, w zimę, jak jeszcze nie mieszkaliśmy w Warszawie i tutaj jeszcze nie piekłam chleba, więc zobaczymy, może coś z tego będzie. Pamiętam, że wtedy też musiałam trochę dojść do wprawy, a teraz ponownie zapomniałam, jak się ten chleb piecze, no ale zobaczymy. No, stwierdziłam, że to już czas, bo jesień jest taką porą roku, kiedy zabieram się za wiele rzeczy, takich wypieków i stwierdziłam, że super będzie zrobić swój własny chlebek i przynajmniej będę wiedziała, co jem i taki, wiecie, na prawdziwym zakwasie, a nie jakiś taki szybki chleb, bo żeby wyhodować ten zakwas, to tak jak mówię, trzeba tygodnia. No, ale już się będzie robił. Będę musiała spróbować bułeczki żytniej, którą zakupiłam w piekarni jakiś czas temu w pokusie i ją zamroziłam na czarną godzinę. Także proponuję bardzo i polecam mrozić sobie chlebek, właśnie mrozić, a nie zostawiać go. Mogłam go zamrozić, to może by nie spleśniał. No nic, w każdym razie będę próbowała z tą bułeczką żytnią. Obawiam się tylko, że mogę mieć po niej różne dolegliwości, bo jednak tam jest gluten. No ale albo będę głodna, albo jakoś to przeżyję. Trudno. Jest jeszcze troszeczkę zamrożona, ale to nic, bo na opiekaczu i tak to się wszystko zaraz pięknie przypiecze. Daję oliwę z oliwek. Tutaj też tak trochę oliwą z oliwek. Na to wszystko dam szynkę z indyka, bo mam taką bardzo delikatną, więc perfekto. Zabieramy się za ciasto. I będzie to ciasto marchewkowe z purée z marchewki. Powoli zaczynam robić takie przepisy jesienne i tak pomyślałam, że zrobimy sobie właśnie marchewkowe ciasto, ale z reguły robię to ciasto marchewkowe z tartych marchewek, a teraz stwierdziłam, że super byłoby zrobić takie purée marchewkowe, coś jak ciasto dyniowe, coś w tym stylu i w sumie to nie ma takiego przepisu bezglutenowego, ale ja taki zrobię i zobaczymy. Jak się uda, to będziemy mieć nowy przepis i może coś spróbujecie, a jak nie, no to będziecie wiedzieć, żeby tego nie robić. Także słuchajcie, będę takim testerem. Ciasto brazylijskie. Ja mam orzechy pekan, także je użyję do tego i zrobimy sobie może jakąś polewę, chociaż niekoniecznie.
No i po prostu zrobimy najpierw purée z marchewki. Mamy tutaj 250 ml oleju rzepakowego albo słonecznikowego. Ja mam oliwę z oliwek i taki też użyję. Dalej cukru. Cukier tutaj nie dodamy, ja po prostu nie mogę cukru, więc jeżeli chcecie, to sobie dodajcie jakiś słodzik albo coś w tym stylu. Może dodam daktyla i to by był fajny pomysł. Dodam daktyla, ej, super to będzie. I dalej mamy 4 duże jajka. No i 3 marchewki, mam 2, ale to chyba nic. I mąka pszenna, ja mam mąkę ryżową, więc dodamy mąkę ryżową i jeszcze 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Zaczynamy. Mam takie całkiem spore te marchewki, więc najpierw musimy je ugotować. Cieście nie ma w ogóle żadnej filozofii, trzeba tylko zrobić purée z marchewek i dalej wszystko razem ze sobą zblendować, więc w sumie to będzie bardzo łatwe i zastanawiam się, czy nie za łatwe, czy to wyjdzie. Już nawet wystygło. Także zaraz sobie to sprawdzimy. W każdym razie stwierdziłam, ponieważ to nie jest w ogóle nie słodkie, więc stwierdziłam, że zaleję daktyle i zrobię taką polewę dla siebie. Zrobię daktyle z jogurtem kokosowym i jeszcze kupiłam cynamon i stwierdziłam, że to tak połączę, bo daktyle same w sobie też mają dużo cukru, no ja tego cukru nie mogę tak dużo, więc z jogurtem kokosowym będzie go mniej. Nie wiem, co z tego będzie, ale zobaczymy. To jest po prostu jeden wielki test. Ej, daktyle i cynamon smakuje normalnie jak taki mus idealny. Jest mega dobre. Zmieszałam ten mus daktylowy, cynamonowy z jogurtem kokosowym. I to wyszło takie coś mega dobrego, nie wiem, jak taki pudding cynamonowy. Takie coś mogłabym sama po prostu zjeść. No dobra, ale to ma być polewa do mojego ciasta. Jest tak gorąco, że zaraz się rozpłynę, ale musimy zrobić taste test, także słuchajcie. W ogóle to, jakie jest puszyste to ciasto, to jest szok. Okej, moi drodzy, powitajmy nowego członka rodziny, ponieważ to ciasto zasługuje na swoją nazwę. Jeszcze nie wiem, jak je nazwę, ale dawajcie propozycje, bo jestem mega zadowolona, bo naprawdę
użyłam całkiem innych rzeczy i wymyśliłam jakiś sos do tego i zmieniłam tak jakby smak i to, jak powinno to smakować. Ogólnie to proponuję jeszcze dodać cynamon do środka, chociaż to już jest tak bardzo cynamonowe przez ten sos, że... O mój Boże. Dobra, słuchajcie, kończę i mam nadzieję, że spróbujecie. Myślę, że będę robiła o wiele więcej teraz takich przepisów, właśnie z dynią, z marchewką i z cynamonem i ogólnie. Także dawajcie znać, czy chcecie, bo zbliża się jesień i wiem, że dużo osób już szuka takich przepisów. Powoli pojawiają się cynamonki już wszędzie, także dawajcie znać. Widzimy się w kolejnych vlogach. Buziaki i ciao, ciao.